Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Guzek. Witam Was bardzo serdecznie w Radio Plus Olsztyn. Człowiek do życia w świecie z innymi ludźmi, a także w świecie przyrody, w świecie techniki, potrzebuje wielu niezbędnych, jemu potrzebnych do życia informacji. Ale co to w ogóle jest informacja? Zapewne słyszeliście pojęcie morze informacji. Morze albo rzeka informacji oznacza, że jest ich bardzo dużo. W takim morzu albo dużej rzece można zatonąć, jeśli nie umie się pływać. Innymi słowy, dobrze jest umieć wybrać z tego morza informacje te, które nas naprawdę interesują i są nam potrzebne. Jestem pewny, że wiele razy mieliście do czynienia z takim morzem informacji, na przykład z internetem. Znajdziemy tam informacje właściwie na każdy temat. Ale czy one są prawdziwe? Czy wszystkie są tak samo przydatne? Na pewno nie jesteśmy w stanie przeczytać ich wszystkich, musimy więc mądrze wybrać. Człowiekowi potrzebne są różne informacje, każdego dnia ich szuka, a nawet jeśli tego nie robi, informacje do niego docierają, bo dzisiejszy świat nie istniałby bez nich. Można powiedzieć, że czy tego chcemy, czy nie, codziennie zalewa nas morze informacji. Możecie je dostać od innych osób, na przykład rodziców, nauczycieli, ale w dzisiejszym świecie znajdziecie je także w mass mediach, czyli w radio, w telewizji, w gazetach, w internecie. Źródeł jest bardzo wiele. Media próbują przekazywać informacje w sposób atrakcyjny, dodając do nich gotowe opinie, a także zdjęcia, filmiki i tym podobne. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd dziennikarze pracujący w gazecie, w radio, w telewizji wiedzą, o czym mają mówić? Skąd oni w ogóle czerpią te wszystkie informacje, które nam przekazują o Polsce, o świecie? My na przykład jesteśmy dziś w studiu radiowym, w którym ja też, między innymi ja też pracuję. Informacje do moich audycji, do wywiadów czerpię przede wszystkim od innych ludzi. Od osób, które zapraszam do moich audycji. Proszę o odpowiedzi na moje pytania, przeprowadzam wywiady. Ale także od innych dziennikarzy, z gazet porannych na przykład, z dzienników, z tygodników, ale też oczywiście z internetu. To są takie podstawowe źródła informacji dla każdego dziennikarza, w moim przypadku radiowego. Obecnie istnieje wiele tradycyjnych i nowoczesnych sposobów przekazywania informacji. Dawniej informacje były głównie, przede wszystkim przekazywane ustnie, później pisemnie, a dziś we współczesnych czasach, także w sposób analogowy i cyfrowy. Ale co to konkretnie znaczy? Jakie Wy dzisiaj dostaliście informacje? Jak wyglądałoby życie bez nich i czy to w ogóle jest możliwe?